Stąd tak niezwykle istotny jest chociażby z punktu widzenia bezpieczeństwa, żeby te części zostały właściwie dobrane, bo one teoretycznie mogą pasować, bo wyglądają podobnie, ale mogą mieć pewne elementy kluczowe inne. Kluczowe tu mam na myśli chociażby bezpieczeństwo. Druga poprawka jest to poprawka, która dotyczy tak zwanych roboczogodzin, to znaczy czasu, ile potrzeba na naprawę konkretnego samochodu, konkretnego modelu samochodu. Dla każdej grupy towarowej, dla każdej marki samochodów te czasy są różne. I podam, znaczy nie chcę podać konkretnych przykładów, bo nie pamiętam precyzyjnie modeli, ale weźmy sprzęgło do jednego z modeli BMW, wymienia się około 2,5 godziny. Natomiast do samochodu, który wydawałby się mniej luksusowym, w związku z tym powinien być tańszy w tym serwisowaniu, czyli Ford, sprzęgło wymienia się prawie 6 godzin do tego samochodu. To zasadniczo rzutuje na koszt robocizny w takim warsztacie przy naprawie samochodu, no bo sprzęgło może kosztować, powiedzmy, u niezależnego dystrybutora około 500 zł, do tego 2 godziny czy 2,5 godziny po 100 zł, nawet liczmy, to mamy 250 zł, 750 zł, to jest jedna opcja, ale jeżeli warsztat nie wie, ile będzie to trwało, no to oczywiście próbuje zrobić kalkulację z wyższą cenę, z wyższą roboczogodziną dla bezpieczeństwa. No i tutaj różnica może być zasadnicza, bo może się okazać, że będzie kosztowało no i 1100 zł nawet przy 6 godzinach i roboczogodzinie około 100 zł. Nie mówiąc, co się dzieje w warsztatach autoryzowanych, gdzie cena za roboczogodzinę potrafi wynosić 150, 200 i 250, bo to tego dowiodły nasz test, ten porównawczy poprzez konwój organizowany. Trzecia poprawka, o której chciałem też Państwu powiedzieć, jest poprawką, która dotyczy reprogramowania systemów, inicjalizacji systemów komputerowych lub resetowania. Możemy sobie uczciwie powiedzieć, no każdy z nas na co dzień wykonuje tego typu czynność w domu czy w pracy, resetując komputer, który się zawiesił. W związku z tym po prostu jest to niezbędna czynność. Dlaczego? Dlatego, że większość samochodów dzisiaj jest, ma tak dużo elektroniki, że naprawa, wymiana tych części elektronicznych, odłączenie takich części wymaga właśnie resetowania. Takie resetowanie chyba ja też będę musiał zrobić, bo mi się komputer zawiesił, także za chwileczkę, jak skończymy z panią Małgorzatą tutaj prezentować Państwu wyniki, zrobimy króciutką przerwę, żebym mógł odczytać pytania, które od Państwa wpadają, bo wpadło dość dużo pytań, ale w tej chwili wyświetla mi się tylko jedno pytanie, bo udało się zresetować go w międzyczasie. Także jest to bardzo istotna poprawka, którą również my, jako niezależny rynek, potrzebujemy i musimy mieć. I oczywiście konsument też potrzebuje takiej poprawki, bo wtedy tylko będzie miał prawo wyboru, gdzie ten samochód swój naprawić. No i co tutaj w tej sprawie możemy zrobić? Powiem, co powinien polski rząd zrobić, to co wspomniałem, powinien zająć konkretne stanowisko w tej sprawie. Natomiast w Polsce trwa spór kompetencyjny, spór pomiędzy ministerstwami, które dyskutują na ten temat, kto będzie odpowiedzialny za sprawę, kto pojedzie na spotkanie grupy roboczej. Jedno takie spotkanie już się miało odbyć, na szczęście temat został przesunięty i na tym spotkaniu nie był dyskutowany. Spór jest pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury, pomiędzy Ministerstwem Gospodarki. Również zostałem odesłany do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w tej sprawie, że może i ta instytucja powinna się tym zająć. Oczywiście wysłaliśmy do wszystkich jako koalicja zapytanie, co na ten temat sądzą i tak naprawdę kto jest władny podjąć decyzję i reprezentować Polskę, nas, konsumentów, kierowców i przedsiębiorców. Od Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów otrzymaliśmy precyzyjną odpowiedź, która jasno mówi, że to nie jest właściwa instytucja do zajęcia się tym sprawem. Oczekujemy na odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury, tam też wewnętrznie nie do końca wiadomo, który z departamentów, jak również od Ministerstwa Gospodarki, kto tym tematem się zajmie. Także to tyle, co chcieliśmy w tej sprawie powiedzieć, chyba że Pani by chciała coś jeszcze dodać. Nie, ja chciałam tylko przypomnieć, że współczesny samochód, tak jak Pan wspomniał i jak dostrzeżono to w Komisji Europejskiej przez wprowadzenie poprawki, znaczy próbę wprowadzenia, bo przecież ona jeszcze nie została wprowadzona. Oczywiście. Że to jest po prostu wcale nie mały, tylko duży komputer na małych kółkach
i że podejście takie, jakie wynikałoby z tego, gdyby GVO zostało rzeczywiście nie przedłużone, to system młotka, kowadła i... Dawno się skończył. Dawno się skończył. Chcemy po prostu o tym przypomnieć, że to już nie te czasy, to nie ta możliwość i to nie ten sprzęt. W związku z tym musi się znaleźć i to szybko rozwiązanie, które pozwoli na to, żeby wszyscy byli zadowoleni. To znaczy ci, którzy jeżdżą i ci, którzy naprawiają i ci, którzy produkują, bo przecież to jest trójkąt i oby ten trójkąt był trójkątem bermudzkim. Myślę, że dziękujemy w takim razie za spotkanie, za udział w naszym spotkaniu. Ja myślę, jeżeli Pan pozwoli, tak. To ja myślę, że dobrze było, gdyby użytkownicy samochodów rozmawiali na ten temat, żeby wykazywali się trochę większą aktywnością, bo na razie to są konsumentami informacji. Z tą informacją trzeba coś zrobić. Ja zawsze namawiałam w trudnych sytuacjach do wizyty, na przykład w biurze poselskim. Mamy europosłów, mamy posłów krajowych. To są sprawy, które są istotne i dla rynku krajowego, i dla rynku unijnego. No to dlaczego nie zrobić takiego nacisku społecznego na właśnie tych, którzy w naszym imieniu podejmują potem decyzje? Biur poselskich jest sporo, posłowie mają maile, nie wszyscy je odczytują, no ale no, załóżmy, no, jeżeli tylko 20% rzucam w tej chwili posłów, zajęłoby się tą sprawą i robiło nacisk zdecydowanie większy niż ten, który my możemy zrobić. Prawda? My możemy napisać pisemko, my możemy to robimy, ale ja mówię, to jest manifestacje, konwój z pasją, to wszystko są bardzo ważne sprawy, ale najważniejsze to jest nacisk tych, którzy powinni i mogą doprowadzić do podjęcia decyzji przez decydentów. I dlatego namawiam na takie bardziej aktywne podejście do sprawy, bo prędzej czy później brak odpowiedniego rozporządzenia odbije się na Państwa kieszeni i to bardzo brutalnie. Dziękujemy bardzo w takim razie za udział w naszym spotkaniu i do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję.